Never Pre-Order, o. Dawaj, to sobie zobaczymy. Arcade League. Jezu, gra... Ej, dobra, widzowie, mówiłem ostatnio, że to jest ostatni materiał, który oglądamy z tej gry, no ale muszę obejrzeć Arcade League. No, po prostu lubię film Arcade League'a, naprawdę, bardzo lubię film Arcade League'a. No ale widzowie, powiem wam, to jest gra, po której... Ja mam PTSD z tej gry i to takie potężne, naprawdę. Ja po tej grze czuję się totalnie wyprany z takiego poczucia bycia gamerem. Naprawdę. Cześć moi drodzy. Po paru dniach przerwy, bo ostatnia drama była, muszę przyznać, bardzo wyczerpująca, wracamy jak najbardziej do newsowania. Kopię. W ogóle tak organizacyjnie, no to muszę się pozbierać, bo drama połączyła się z faktem, że moja ucząca się chodzić okołoroczna córka, Ala, tak wyrżnęła głową w randszawki, że skończyło się na szwach, a więc i ta drama, i jeżdżenie do Elbląga na kontrolę po szyciu potem, no, ściąganie szwów i tak dalej. No. Ja nie mogę myśleć o takich rzeczach. Mam jedno w głowie, widzowie, takie zdjęcie, które mnie, kurwa, tak brzydzi i właśnie sobie o nim przypomniałem. Jak ktoś jest wrażliwy, wyciście się na 2 sekundy. Wyobrażacie sobie obciąć jedynkę obcinaczkami do paznokci? Kurwa, kontynuujmy wideo. Było dość mocno męczące i przede wszystkim dezorganizacyjne. Ale wracamy. W ostatnim tygodniu przybyło parę nowych wspierających osób. Jestem wam bardzo wdzięczny i przepraszam, że nie witałem was podczas dramowych odcinków, ale wydawało mi się, że no tak nie do końca wypadało przy takim akurat temacie. I w ogóle... Właśnie, wspierających zrobiło się już z tylu, że naprawdę ja wiem, że oczopląsu można dostać przez ten przebijający się na dole pasek. No i przyznam szczerze, no nigdy nie zakładałem i nie przewidziałem, że będzie was tylu, więc no teraz mamy problem do rozwiązania, więc jeśli wśród was jest ktoś, kto zajmuje się grafiką i chciałby przygotować jakąś tablicę dla patronów i wspierających, wiecie, taką, którą mógłbym edytować, tu kogoś dodać albo tam kogoś odjąć, jeżeli już przestaje wspierać, to napiszcie do mnie maila, no oczywiście zapłacę. Myślę, że się jakoś dogadamy. A wśród nowych akolitów, teraz już oficjalnie witam ksywki i imiona takie jak Pewelec z 9403, co to wybrał najwyższy próg na Patronite, miło mi. Tak samo witam Grzegorza, obzywie Karimatas, który również sypnął groszem, oraz tak samo szczodrego i jak widać optymistycznego The world will fall soon and we will die. Fajny dziękuję. Nickname. Tak jak i dziękuję wam wszystkim za nieustanne wsparcie. A teraz wracamy do tematu. Ubisoft, moi drodzy, to nadal wredne pały. Od wczoraj tak naprawdę ogrywam Outlawsa, no bo po zaniedbaniu rodziny przez aferę to trzeba było gdzieś tam z nimi wyjechać, trochę odsapnąć, no i już teraz mogę wam powiedzieć, że no to nie będzie dobra ocena, jak już będę robił recenzję Outlawsa. Dlaczego? No to bo tak, ta gra jest w 80% brzydka, bez polotu, typowa Ubisoftówka, a i tak gorsza. Bez pomysłu, a w dodatku chrysty, jakie to jest nudne rozgrywkowo. No ale jeśli was zanęciłem, to poczekajcie do recenzji. Ale mnie o jakości tej gry, a o tym, że Ubisoft pozostaje Ubisoftem. I powiem wam szczerze, bardzo dobrze. Podoba mi się taka szybka nauczka dla osób, które płacą praktycznie jak za drugą grę, by pograć kilka dni wcześniej, bo oni wytrzymać nie mogą, pozwalając jednocześnie i przyklaskując takim kolejnym antygamerskim praktykom. Jeszcze więcej pozwalajmy twórcom gier, jeszcze więcej pieniędzy im dawajmy, jeszcze głośniej krzyczmy, że o, jeszcze więcej, panie wydawco, kiedy ten po raz kolejny nie traktuje nas jak konsumenta, a jak ostatniego kretyna, z którego można wydoić kasę na wszelkie możliwe sposoby. I ma w tym rację, to jest najgorsze. No i teraz ci, którzy z pieniędzmi w zębach biegną... Dobra, widzowie, bądźmy widzowie szczerzy. Słuchajcie, czy jak bylibyście Ubisoftem, to byście obecną społeczność graczy jebali na siano. Bo ja bez zawahania. Niektórzy, przecież my, kurwa, żyjemy w czasach, gdzie niektórzy się nawet o to po prostu proszą. No przecież to dochodzi do sytuacji, w której ludzie mówią, że fajnie, że jakieś MMO jest włączone wcześniej, bo rozkłada się ruch w graczach i są wolniejsze miejscówki. Po czym dochodzi, wiecie, no wiadomo jak to się potem kończy, dochodzi do czegoś takiego jak obecnie w WoWie. Zabiło to całkowicie hype dodatku i ludzie, to jest chyba dodatek z najgorszymi liczbami, jakie kiedykolwiek widzieliśmy na przestrzeni 20 lat funkcjonowania WoWa. Widzowie, to też 20 lat minęło w tym roku WoWa, to też jest ciekawe i po 20 latach dosłownie gra się załamała, jeśli chodzi o swoje statystyki na launch.
No ale kurwa, ile widzowie jest postów, gdzie ludzie mówią, fajnie, że jest wcześniejszy dostęp, bo gra ma premierę we wtorek, a tak to ja będę mógł sobie dopłacić trochę więcej, pracuję i sobie pogram w piątek. Tak, jak dużo ludzi nawet nie zwraca na to uwagę, co ma tutaj miejsce i mówi, że kurwa, fajnie, przynajmniej będę miał okazję grać w piątek. Zamiast pomyśleć, kurwa, a może to jest celowo przesunięte tak, żebym zapłacił za możliwość grania w piątek, nie? No przecież to jest... Widzowie... Jezu, jak dużo osób tego nawet nie zauważa? Jak dużo osób serio nie widzi takich podstawowych praktyk, kurwa, sprzedażowych i po prostu się na to godzi i nawet przyklaskuje temu, szukając jakichś absurdalnych rozwiązań. No pamiętacie, co się działo przy premierze Diablo 4? No przecież była naprawdę ogromna, było ogromne grono ludzi, którzy bronili tego zachowania. Jak masz tego nie używać, no? Jak masz tego nie używać? Wyobraźcie sobie analogiczną sytuację. Prowadzisz restaurację, no nie? I możesz po prostu serwować dania. Ludzie przychodzą, korzystają z tej restauracji i się cieszą. Albo możesz serwować dania, ale mieć opłatę 20 zł za wejście do restauracji, wprowadzasz to i nagle ludzie mówią, że kurwa, w sumie giga fajnie. Bez mniejszy ścisk w restauracji, finalnie siana to i tak masz więcej, bo restauracja i tak jest zawsze zapełniona. Ludzie są zadowoleni z tego rozwiązania. Ludzie odnajdują tak jakby element, powiedzmy, wyforsowania premium w czymś, co nigdy nie było wartością premium, ale płacąc za to, czują się trochę lepiej. To jest, no tak to wygląda. Ty nie dawaj pomysłu restauracji. Kurwa, przecież z multum restauracji. Znaczy, no okej, okay, no takie klasyczne restauracje, to do których my chodzimy, to raczej tak to nie wygląda, ale coś takiego, że płacisz za stolik stricte, to już faktycznie ma miejsce i to od dawna. Takie restauracje typowo premium, żeby ci byle kto nie wszedł. To coś takiego ma miejsce. I do Ubisoftu, by zagrać w Star Wars Outlaws szybciej! Te zęby zgubili, gdy wyszła popremierowa łatka 1.0.0.0.0.2. Bo, jak się okazało, łatka ta sprawiała, że jak ktoś odpalił grę przed premierą, zrobił parę misji, albo wręcz większość gry, a potem zainstalowała się łatka, na co nie mamy wpływu, jeżeli mamy konsolę, no chyba, że ta konsola jest na przykład odłączona od internetu, to gra w pewnych momentach stawała się nie do przejścia. Coś ten Ubisoft namieszał i po prostu pojawiały się fragmenty, które nie działały, przez które nie można było pchnąć fabuły dalej. A to się safe nie wczytał, to już po prostu taki hardlock. A to wymagany przeciwnik czy bohater pchający fabułę dalej się nie pokazywał. No i inne takie milutkie zagrywki. Jedyne rozwiązanie to zagranie od nowa, a więc ktoś, kto nie zdążył we wcześniejszym dostępie przejść całej gry, musiał ją zaczynać od nowa razem z resztą tego biednego plebsu, razem z nami wszystkimi. Najlepiej wydane $50 ever. No jasne, jeśli ktoś przeszedł całą grę, zanim łatka wyszła, nie miał nie absolutnie... Nie chodzi o praktyki sprzedażowe, tylko o ego danej osoby, że on się czuje lepiej w związku z tym, że może szybciej od innych i dzięki temu jest lepszy spośród grona znajomych. No tak, no o tym mówię, nie? Też... Przychodzą mi takie myśli do głowy, że to jest to, co powiedziałem, że jakby forsowanie produktu premium w czymś, co nie ma nic wspólnego z usługą premium. Mam bardzo podobne przemyślenia ku temu. Którzy przed premierą odstawili grę, by wrócić na przykład następnego... To nie jest FOMO. FOMO to jest takie... FOMO to jest coś innego. FOMO to jest fear of missing out. To jest, że przegapisz coś. A tutaj mówimy o kontekście kupowania czegoś, co sprawia, że czujesz się... lepszy od innych, a nie w centrum czegoś, w wirze wydarzeń. Kurde, no... Podobne uczucie do FOMO, ale lekko coś innego. Trzeba skrót na to wymyślić. Jak jest FOMO, to wy coś wymyślcie. Do tego... Klasizm dodaje takie poczucie klasizmu, no. Zjebo. No mieli przechlapane. I to nie jest tak, że no jak ktoś ma pecha, albo że ktoś wam powie, że nie, no ja to faktycznie nic nie miałem. W samym mailu od Ubisoftu otrzymujemy informację, że nie, możemy mieć problemy, ale że będziemy mieć problemy. Nie domysł, a fakt. W ogóle zabawne jest, że w napięciu... Ale to dziwi mnie ta sytuacja. To nie powinno być... Jak to jest rozegrane? Bo to się na... To na PS-ie się rozgrywa. To nie powinniśmy mieć okienka, czy chcesz update'ować grę. Uwaga! Jeżeli posiadasz save'a, istnieje szansa, że zbrikuje ci go i będziesz musiał rozpocząć grę od nowa. Przecież to powinno być jakoś... Zablokowany powinien być ten update, mam wrażenie. Fonby. Fear of not being better.
Kurde, ciekawie rozwinąłeś. W tym oficjalnym mailu jest takie narastające. Zresztą przeczytajmy go. Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia na zewnętrznych rubieżach, przeprowadziliśmy prace konserwacyjne, które mają na celu upewnienie się, że wszyscy grają w najnowszą wersję gry. Zdajemy sobie sprawę, że jako gracz posiadający dostęp do starszej wersji gry, możesz napotkać pewne... Ej, a ja lubię być adwokatem diabła. Muszę być adwokatem diabła od strony Ubisoftu. Day One Patch naprawił anti-aliasing włosów, czy tam artefakty związane z upscalingiem. Pewnie bardziej artefakty. Wprowadził coś z upscalingiem, jakiś update, który to poprawił. Gra po Day One Patchu wygląda lepiej. O wiele lepiej wygląda gra po Day One Patchu. Pewne problemy po ostatniej aktualizacji. Szczerze przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Aby rozwiązać problem, upewnij się z premierą. Jak najbardziej się zgadzam. Jedno nie przeczy drugiemu. Upewnij się, że grasz w wersję 1.0.0.0.0.2. Oto jak sprawdzić swoją wersję, bla 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 bla. Po upewnieniu się, że posiadasz najnowszą wersję gry, rozpocznij nowy zapis, aby w pełni cieszyć się grą Star Wars Outlaws. Zgodnie z zamierzeniami naszego zespołu. Jeśli będziesz kontynuować grę na wcześniejszym zapisie, niestety napotkasz problemy i blokady postępów. Pierwszy paragraf. Poczekaj, jak to jest napisane po angielsku? Napotkasz problemy i blokady. Aha, napotkasz. To nie jest you might, you may. Nie, nie, nie. To jest napotkasz i tyle. Tu nie masz żadnego zmiękczenia. Kurwa, ale to też jest ciekawe, bo zwróćcie uwagę na to, że mogli to napisać w miększy sposób i to by było ciężkie takie do udowodnienia na zasadzie prawda-fałsz. Czy zawsze to będzie miało miejsce? No przecież nikt nie zmierzy tego na, nie wiem, 100 różnych konsolach. Czysto teoretycznie mogliby to napisać w bardziej miękki sposób, taki mniej dosadny. No i tak, czy skłamać? Kurwa, nie wiem, może by działało, nie? Ale wiecie, co mam na myśli? A tutaj jednak napisali tak, wiecie, z góry na dół. Blokady postępów. Pierwszy paragraf? Możesz napotkać problemy. Grzegorz Wątroba okiem dewa wytłumaczył, że czasami tak się zdarza i wtedy deweloperzy często naprawiają lub udostępniają narzędzie pozwalające naprawić taki zapis rozgrywki, żeby niczego nie zabierać graczowi. Kurwa... Nie kojarzę takiej sytuacji z gamingu. Nie no, na pewno jakaś jest. Ale to jest dziwne, że nie było. Kurwa, nawet o tym wspominałem kilka dni temu, przecież jak to wyszło, że dziwne, że nie ma żadnego narzędzia do tego. No bo w grach zdarza się, że w jakiejś starej gierce ci się nawet save jakoś skoraptuje. Coś sobie przekopiowywałeś i w ogóle. A wtedy najczęściej pobierasz jakiś save editor i to naprawiasz sobie samemu, ale to są narzędzia stworzone przez społeczność. Przy takiej sytuacji... Ja nie wiem, tu musi być taki spaghetti code. Tak mi się wydaje, że to jest... To jest tak absurdalne, że nie wiem nawet, co powiedzieć na ten temat. No, to jest absurdalne. No, to musi być jakiś bardzo głęboki problem. Skoro, no chociaż z drugiej strony, jak pobierzesz safe editor na konsole, nie? Na konsole, które są plug and play i no, nagle pojawia się problem, jeśli chodzi o jakieś przekopiowywanie lub naprawianie plików. No właśnie, jakby to wystąpiło na kompie, to na kompie by to naprawili. Czy była kiedykolwiek taka sytuacja, że podobny problem wystąpił na konsoli i został wypuszczony jakiś software na konsole, który ci naprawiał save'a? To już tutaj łatwiejszym sposobem na naprawę tego, to by chyba było wypuszczenie możliwości otworzenia konsoli, wybrania sobie z którego segmentu chcesz zacząć, odznaczenia, które quest już zrobiłeś, stary, i dania sobie jakiegoś ekwipunku. To już w takiej formie, to dosłownie narzędzie deweloperskie by tu musieli udostępnić. Ale jakby udostępnili narzędzie deweloperskie, Jezu, wtedy to by się dopiero rozjebało. Wtedy to chyba byłby dopiero taki prawdziwy problem. Przecież jak ludzie by tą grę z każdego segmentu nagle zaczęli sprawdzać, to wystawiliby się na coś jeszcze ostrzejszego. Tifix, dzięki za Prima, Korbek, dzięki, Flyfox, dzięki za 8 miesiąc. Nie wiem, kurwa, absurdalna sytuacja. Are aware you might encounter some issues. Widzicie, to jest might. Drugi paragraf. Napotkasz problemy. You will unfortunately face issues and progression blocks. Kurwa, że ciarki przeszły, nie? Jak Arkadikus tak zaczął mówić. Kurwa. Nie chciałbym, żeby Arkadikus był moim starym, bo gigasurowo się wyraża. Nie chciałbym, żeby z mojej wywiadówki wrócił Arkadikus. Ale najprawdopodobniej to działa w drugą stronę, no nie? Tutaj jest tak, a potem się okazuje, że on jest dobrym gliną.
Stalkers. I bardzo... Nie, jemu to nie chciałbym latarką świecić przy samochodzie definitywnie. No dobrze, nie ma lepszej nauczki niż sparzenie się. Dopiero jak zaboli, to się w mózgu wypala informacja, żeby lepiej nie dotykać i tak samo będzie ze wcześniejszym dostępem. Niech się jeszcze te kilkanaście takich tytułów pokaże. A może widzowie Ubisoft to celowo zrobił, żeby zablokować możliwość sprzedawania Early Accessów innym firmom i dać amunicję ludziom, którzy chcą walczyć z tym jakkolwiek? Może Ubisoft to celowo zrobił? Może oni są tak naprawdę dobrzy, a my źle na nich patrzymy? Weźcie to pod uwagę, że żyjemy w alternatywnym świecie, w którym Ubisoft chce dobrze dla gier, celowo jako duża firma forsuje coś takiego, nastawiając się na straty wizerunkowe, żeby zmienić formułę tego. Może to jest good ending. No ale weźcie to pod uwagę. Weźcie to pod uwagę, może tak być, nie? Nagle wywali progres, to się może ludzie nauczą, żeby nie płacić za wcześniejszy dostęp. Bardzo dobrze. Ubisoft też swoją drogą taka pełna klasa, no ci to potrafią zdobyć serca graczy. No bo nie ma co się dziwić, że wielu graczy się po tej łatce tak srogo wkurzyło i zażądało zwrotu. No to jak podaje IGN, Ubisoft wysłało kolejnego maila, cytuję: w pełni zdajemy sobie sprawę, że prośba o rozpoczęcie nowej gry nie jest najlepszym doświadczeniem, szczególnie w okresie wczesnego dostępu. Tak jakbyś zaparkował auto, by ktoś do ciebie podszedł i poprosił cię o przeparkowanie 5 km dalej i wrócenie na nogach. Słuchaj, wiesz, no... Chciałbym cię poprosić, żebyś przeparkował, ale będzie to równoznaczne z wróceniem na nogach. Co przepraszamy? Aby uczynić twój powrót na zewnętrzne rubieże nieco bardziej wyjątkowym, przyznajemy ci drobiazg w postaci Trailblazera w grze, a także 100 jednostek Ubisoft Connect do wymiany na przykład na nagrody w grze. Ty, ale inna rzecz mnie dziwi. Czemu oni naprawdę tak boją się, ale tak boją się, na przykład dać tą różnicę ludziom w Ubisoft Store, którą wydadzą i tak na ich gry, w postaci faktycznie balansu. I powiedzieć, okej, to co wydałeś na ten Early Access, to stary, nie wiem, tam 70 zeta, to dostaniesz 70 zeta w wartości na naszym sklepie. I to sforsuje kogoś, 80% osób pewnie tego nie wydano, nie? Ale, no nie wiem, jakby to o wiele lepiej wyglądało. Aktywnie pracujemy nad dodaniem jednostek Ubisoft Connect do twojego konta, abyś mógł... Zresztą, kurwa, myślę o takich sprawach, no nie, jak można by to było rozwiązać, a ludzie, którzy to kupili, to mają najprawdopodobniej w dupie. Krzyczą o tym tacy ludzie jak ja i Arkadikus, bo zdają sobie sprawę, że to jest antykonsumenckie i nie chcą, żeby to przyszło do standardu w grach komputerowych. A co? A kurwa, a finalnie się stary okazuje, że nikogo to nie interesuje. Z ludzi, którzy się na tym zawiedli. ...ich użyć tak szybko, jak to możliwe, a drobiazg możesz odebrać w skrzyni dostawczej z tyłu Trailblazera po dotarciu do Toszary. Dziękujemy za cierpliwość i mamy nadzieję, że gra ci się spodoba. Za $50, dzięki którym miałeś niby wcześniejszy dostęp do gry, który poszedł się kochać po aktualizacji, dostajesz w zamian bezwartościową pierdołę oraz 100 takich Ubisoftowych widolców na jeszcze więcej bezwartościowych pierdół w grze. No, ale przynajmniej przeprosili. Cholera, może ja założę taki biznes, no będę kastował każdego po $50 od klienta i mówił: przepraszam. No bo w sumie wychodzi na to, że gracze zapłacili właśnie po to te $50, żeby usłyszeć przepraszam. Niektórzy gracze to już tam podnosili larum, że może jakiś masowy pozew zorganizować, no bo jak tak można gracze oszukać? No i oczywiście taki pozew nie miałby najmniejszego sensu ani szansy na wygraną. Wszak... A może naprawdę trzeba pomyśleć o jakimś biznesie w grach komputerowych? Może to streamowanie jest okant dupy? Może bez kitu trzeba zrobić jakiś wybrakowany produkt? Czy być takim Ponzi gamingu? Jakby pomysł z kim, to może coś takiego. Słuchaj, tworzysz formułę, czy zaproszenie każdej osoby do gry. Ej, a kurwa, ty bez kitu. Ale nie, bo to jest wtedy piramida finansowa, one są nielegalne. Ty, ale piramidy finansowe są od giga dawno nielegalne. No ale one non-stop, widzowie funkcjonują w jakiejś formie, tu proszki, tu chemia, tu perfumy, no nie? Ktoś z was zawsze ma jakiegoś ziomka, co próbuje was to wciągnąć, nie?
To już nie jest piramida finansowa, to jest multi-level marketing. O właśnie, to może właśnie widzowie by pasowało zrobić multi-level gaming. Jakąś grę na poziomie multi-level. I w pewnym momencie po prostu dwa najniższe rzędy nie zyskują nic, a ty wylatujesz sobie z ten... Ty wylatujesz sobie z 30 milionami na Seychelles. Może no, trzeba zacząć myśleć powoli. Nie wiem, wy widzę do pracy chodzicie, ja streamuję codziennie po 8 godzin. Może życie jest prostsze niż się wydaje. Braliście to jakieś pod uwagę? Gracze zapłacili za wcześniejszy dostęp i ten dostęp mieli, więc Ubisoft nie ma się czym przejmować. Każdy mógł skończyć grę przed wydaniem nowej łatki. No to tak, jakby w WoWie był wcześniejszy dostęp dla tych, którzy zapłacą dwa razy więcej, ale w dniu oficjalnego... Właśnie, wyobraźcie sobie to przełożone na MMOsa. Jest WoW, masz kilka dni wcześniejszego dostępu, a potem jest premiera i resetują wszystkim expa i levele, którzy wbijali na tym early accessie. Ja pierdolę. Nie no, nie wiem tak naprawdę, widzowie, czy jestem w stanie podać coś w grach komputerowych, co może być bardziej irytujące niż reset progresu. No serio, powiedzcie mi, co jest bardziej irytujące niż reset progresu? Jak ci się gra nie włącza, to jeszcze, wiesz, musisz sobie zapracować, żeby ci się włączyła. Jak ci się glitchuje, coś tam stary, wiesz, trzeba ogarnąć z plikami, coś ci nie gra, nie? To stary... cheaterzy. Na pewno są irytujący, ale z drugiej strony, wiesz, cheater jest dla ciebie czasem łatwą wymówką. I myślę, a dobra, przegrałem na cheatera. Nie wiem, taki reset progresu mi się wydaje chyba taki najbardziej irytujący. W startu serwera mamy pełny wipe. I tam też, no, zapłaciłeś za dostęp, a nie za to, że ci save zostanie na rafrajerze. I można się oczywiście śmiać z ludzi, którzy zapłacili prawie 200 za wcześniejszy dostęp. Zostali jedynie, przepraszam. I nie jest mi ich szkoda, uwierzcie mi. Bo ja żałuję, że oni zapłacili tylko $50, bo powinni zapłacić $500. To może wtedy by się nauczyli, żeby nie płacić za bezwartościowy, szybszy dostęp i nie normalizowali tej chorej praktyki. Ale kogo ja oszukuję? Oni się tego nigdy nie nauczą. No ale za to może być to taka lekcja potwierdzająca i utwierdzająca nas w przekonaniu, że to zła praktyka. Bo tak naprawdę, jak macie niepotrzebne 200, $50, no, które jakiś taki opóźniony, niedorobiony neuron w mózgu podpowiada wam, żeby wydać na wcześniejszy dostęp do gry Ubisoftu albo Blizzarda, czy kogokolwiek innego, to niech reszta zdrowych neuronów przekona was, że jak już macie wywalić te pieniądze, no to chyba już lepiej na jakieś cele charytatywne. Do wszystkich wspierających i oczekujących codziennych filmów, ja również mówię, przepraszam. W tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że opublikuję go w miarę normalnej porze. Wiem, że w środę będzie kolejny odcinek Środa Dzień Woda. Tym razem już bez heheszków, bo tam miały być tak naprawdę przegląd waszych memów i to się skończyło. Wy tak widzowie piszecie, a ja potem czytam komentarze i ludzie mówią tak. Kiszaka to jeszcze jestem w stanie znieść, ale tego pierdolonego bydła na czacie to już się nie da czytać. Co oni tam czasami piszą? W przeglądzie waszych memów na Discordzie, ale te memy zamiast w sumie rozśmieszyć to doprowadziły do dyskusji, tak więc będzie i troszeczkę o Bethesdzie, i troszeczkę o takiej toksyczności w grach, a zresztą zobaczycie, no cały czas kombinujemy sobie z tą formułą, już nie będzie gimbusia. Nie psy, widzowie, wy jesteście nazywani bydłem, społeczność jest bydłem nazywana, psami są nazywani inni twórcy z podobnymi poglądami, to musicie rozróżniać. A potem... Jejku, ale Kiszak jest toksykiem. Zrozum jednych od psów, drugich od bydła obsranego, a potem powiem, że... Ale toksyczny ten internet. Tylko jak ostatnio, chociaż to nagrywaliśmy wszystko jednym ciągiem dzięki i po prostu domi, ten dzięki odcinek Denis. Był kolejny zaplanowany. Na ten moment to już wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Czołem Essa. Czołem Essa.